qualified to be president of the United States. She's got experience, but it's clear. USA! 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 Trwa poranek w polskim Radiu 24, poranek poświęcony przede wszystkim wyborom w Stanach Zjednoczonych. W naszym studiu profesor Bogdan Szklarski, dyrektor Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Tomasz Deptuła, wieloletni korespondent polskich mediów w USA i Michał Strzałkowski z Naczelnej Redakcji Publicystyki Międzynarodowej. Chciałbym, żebyśmy w naszej rozmowie wrócili jeszcze trochę do kampanii, samej kampanii wyborczej. Ona była... Niektórzy komentatorzy wskazują, przede wszystkim budowana na emocjach, zabrakło tu merytoryki. Jak to jest? Ta merytoryka jest zbyt trudna, nieciekawa dla wyborców, emocjami łatwiej jest zawładnąć wyborcami. Jak to jest? Nie jest tak źle z merytoryką, tylko ona jest gdzie indziej w kampanii. My się koncentrujemy na wiecowych wystąpieniach, reklamach, tweetach. Tam nie ma merytoryki. Ale ona jest przecież kampania, to dyskusje na temat kierunku polityki, podatków, handlu, służby zdrowia. Ona się toczy. Publicyści od tego są. Jak patrzymy, to co się na przykład zdarzyło w ostatnich 10 latach, myślę, w telewizji. Wizji. Teraz jak patrzymy na ekrany, to nie ma już eksperta niezależnego w zasadzie. Przy każdym się pisze republikański ekspert, demokratyczny ekspert. W ogóle zniknęła kategoria niezależnego, autonomicznego intelektualisty, który występuje w telewizji. I oni są nośnikami dyskusji na tematy merytoryczne. Oczywiście, że tej merytoryki jest może mniej niż my byśmy sobie idealnie chcieli, ale to jest jakiś nasz sztucznie wyidealizowany świat, w którym byśmy chcieli, żeby do znudzenia rozmawiali politycy o technicznych stronach, jaki system podatkowy i tak jako widzowie patrzymy na te tweety, na ten fechtunek podczas kampanii, podczas debat prezydenta. Także my się trochę przyglądamy sami temu, tym igrzyskom, bo też te wybory amerykańskie to jest... Świetnie, mówi pan debata. Hillary Clinton mówiła parokrotnie w czasie debaty. Proszę państwa, sprawdzajcie sobie od razu na żywo, fact check, żebyśmy sprawdzili to, co my mówimy, to, co ja mówię i to, co mówi Donald Trump, licząc oczywiście na to, że on się częściej rozmija z rzeczywistością. I to jest merytoryka. W internecie, jeżeli ktoś chce, to znajdzie. Tylko, że wyborcy wcale nie chcą. I to na całym świecie, w Europie też. Wyborcy tego. Jest jeszcze kwestia filtru mediów, czyli to, co dociera tutaj do Europy. Trzeba pamiętać, że 90% dyskusji tej merytorycznej dotyczy wewnętrznych spraw Stanów Zjednoczonych, które tak naprawdę tutaj nikogo specjalnie nie interesują. Albo trzeba by je tłumaczyć. Albo trzeba by je dokładnie. Jak wytłumaczyć reformę Obamacare, która właściwie jest reformą systemu, który zupełnie nie przystaje do systemów europejskich. Kwestie graniczne, prawda? Kwestie imigracji, które są zupełnie inne niż tutaj. No, w Stanach Zjednoczonych problemem imigracji są Latynosi, a nie migranci z Bliskiego Wschodu czy uchodźcy. Więc to, co do nas dociera tutaj, jest to zupełnie coś innego niż to, o czym mówią Amerykanie w pubach, w dinerach, kiedy rano siadają i jedzą śniadanie. To jest kampania wyborcza, która trwa ponad rok przecież. Jest wielką narodową dyskusją. I ona jest. Tylko tak jak pan redaktor mówi, w obcych krajach my się w to nie wciągamy, bo to nas nie dotyczy. My koncentrujemy się na polityce zagranicznej, to wychwytujemy i to tu o tym rozmawiamy. A ona nie jest najważniejsza w tym. A ona dla wyborcy jest zupełnie drugorzędna. Jak się popatrzy na te środkowe stany, te na czerwono na ekranach, no to po prostu perspektywa nawet granicy meksykańskiej, odległej o parę tysięcy kilometrów, to jest po prostu, to już jest pewien rodzaj abstrakcji, prawda? Czytajmy reportaże, książki reportażowe, książki ludzi, którzy podróżują po Ameryce. Po tych środkowych stanach właśnie? Wszędzie, którzy spotykają się z ludźmi, bo wtedy możemy poznać Amerykę. Na szczęście mamy wysyp takich książek. Myślę, że będzie jeszcze więcej. I to jest bardzo dobrze, bo coraz więcej wiemy o Ameryce. My zresztą dostarczamy na rynek w Ośrodku Studiów Amerykańskich ludzi, którzy to wiedzą co roku i gdzieś oni idą w świat i głoszą tę wiedzę. Jest coraz lepiej, ale to jest tak inny system, że my tu sobie w radio możemy po poranku długie godziny rozmawiać. To nawet nie jest system, to są systemy. To jest
jest po prostu, to też trzeba sobie uświadomić, że to nie jest jego poziomowy. Ten kraj ma 50 czy 51 nawet różnych ordynacji wyborczych. Nawet trudno nazwać ordynacje wyborcze. To są po prostu już tradycją narzucone systemy głosowania. Jeżeli oglądamy, ja mówię tylko o systemie wyborczym, nie mówię o systemie, o strukturach lokalnych władz, które są zupełnie inne. No, w północnych Stanach są counties, czyli hrabstwa. W Luizjanie mamy parafię. No, jako jednostkę i mamy 520 tysięcy wybieralnych stanowisk we władzy, no między czasem miliona, na bardzo niskim szczeblu. We władzy wykonawczej, to co u nas jest z nominacji, ze znajomości, z układu, tam pochodzi z wyborów, prawda? To jest zupełnie inny system pod tym względem. I tak Ameryka zostanie, ona się nie zmieni z tego powodu, że wygrał Trump, a nie Hillary Clinton. Czy ta kampania wyborcza różniła się od tych poprzednich? Była bardziej agresywna, była bardziej barwna, rzeczywiście była inna w jakimś sensie? Na pewno na szczeblu wyborów prezydenckich tak, na pewno była inna, była dużo bardziej osobista, dużo bardziej brutalna, w tym znaczeniu, że było mnóstwo personalnych oskarżeń wobec obu stron, ale też, mówiąc kolokwialnie, obaj kandydaci mieli dużo więcej za uszami niż w poprzednich wyborach prezydenckich, więc tutaj te ataki były jak najbardziej zrozumiałe. Wręcz mówił o tym, że powoła specjalnego prokuratora, na przykład, który miałby prześwietlić Hillary Clinton, prawda, więc nawet jej groził w jakimś sensie aresztowaniem. No tak, ale z drugiej strony sam nie ogłosił swoich zeznań podatkowych, tak naprawdę chyba to jest jedyny kandydat. I to jest przeciwny, prawda? Ja myślałem, że jednak opinia publiczna wymusi na nim ogłoszenie. Bo to jest taki zeznań, bo amerykańska polityka, w której krążą gigantyczne pieniądze, przecież te wybory oboje wydadzą mniej więcej na kampanię razem 2 miliardy dolarów. To są niesamowite pieniądze. To jest przemysł. Polityka jest przemysłem. W związku z czym Amerykanie bronią się jak mogą przed oskarżeniem, że to jest korupcja, ten ogromny przepływ pieniędzy, transparentnością, przejrzystością. Mają najprzeróżniejsze reguły gry, które zmuszają do ujawnienia najdrobniejszych rzeczy. Zdaje się, że 25 dolarów i wszystko, co powyżej tego, nawet jak zjem obiad z panem redaktorem, który przyjdzie rozmawiać ze mną o polityce, ja lepiej muszę to zgłosić, że przyjąłem, że zapłacił za mnie obiad 25 dolarów. Więc ta przejrzystość ma być obroną przed oskarżeniem o korupcję, które zresztą z Europy często słychać, że te... No i Trump przy tym wszystkim nie mówi, jakie ma dochody, prawda? Mówi, nie płacę i jestem mądry. I nie przeszkadza mu to. To jest też dowód na to, że ten elektorat jest elektoratem protestu, ponieważ tak, emocje decydują, pani pytała. Prawda, to państwo federalne przez bardzo wielu Amerykanów jest kontestowane. To też jest jedna z cech tego elektoratu Trumpa, to jest lokalność po prostu. Ludzie, którzy postrzegają rząd w Waszyngtonie jako taki swego rodzaju wrzut, zupełnie niepotrzebny Trump, i zjadający pieniądze podatników. A Trump jest swojski. Mimo, że jest, proszę Państwa, no, swojski miliarder, no, czy w ogóle taka kategoria, oksymoron, prawda, swojski miliarder, bo musimy ich oceniać oboje jako parę, w związku z czym cechy Trumpa wyróżniają się na tle Clinton i cechy Clinton wyróżniają się na tle Trumpa i w tej parze, jak widzimy dzisiaj, on zdecydowanie lepiej wypadł w oczach wyborców, bo on miał więcej emocji, nawet jeśli to jest złość, więcej emocji, frustracji, które odzwierciedlają to, co Amerykanie czują. A ona nie odzwierciedlała tego, co Amerykanie czują. No, w ogóle osobowość Clinton to jest zdystansowanie, to jest chłód. W kategoriach szkolnych to jest tak swój chłop i dobrze przygotowana prymuska. A panowie widzą tego swojskiego miliardera na salonach światowych, w rozmowach z przywódcami? No, on się obraca na salonach światowych, w końcu jest jako biznesmen. Jako biznesmen się obracał. Ma styk z tym całym światem. No jestem ciekaw pierwszego oficjalnego z takiego state dinner, na którym się pojawi Donald Trump, ale nie sądzę, że łamał jakieś reguły
cywilizowanego świata. Tym bardziej, że on już wytworzył pewien wizerunek, z którego skorzystał w czasie kampanii, czyli człowieka, któremu właściwie prawie wszystko wolno. Czyli na scenie spodziewamy, że coś będzie wszystko wolno. To znaczy, jakby zaczął rzuć prymkę tytoniu i pluć na ziemię, okej, okay, włoży kapelusz kowbojski, niech sobie włoży. Raczej gdyby tego nie zrobił, to byłoby... W związku z czym to jest jego... To była bardzo dobra kampania z jego strony, żeby wrócić do oryginalnego pytania, bo on cały czas narzucał ton, narzucał, wrzucał hasła, kierował emocjami Hillary Clinton i demokraci, jak widzimy i w wyborach do Senatu również, reagowali, zostali zmuszeni do reagowania na to, co... On był twórczy. On był twórczy, tak obrazoburczo twórczy, destrukcyjnie twórczy, ale był twórczy. W sensie dynamiczny i to on zarządzał emocjami w tej kampanii i dzięki temu wygrał dzisiaj. Znaczy jeszcze nie wygrał, prawda, ale do tego... A mówimy, że taki scenariusz... Konkluzja. To najbardziej prawdopodobny scenariusz. Także... Scenariusz najbardziej prawdopodobny to taki, o którym rozmawiamy, czyli Donald Trump jako nowy lokator Białego Domu. W naszym studiu profesor Bogdan Szklarski, dyrektor Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Po godzinie 7 jeszcze się usłyszymy. Był z nami także Tomasz Deptuła, wieloletni korespondent polskich mediów w USA. Z panem redaktorem już się żegnamy. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i komentarz. Ponownie po godzinie 7 także Michał Strzałkowski z Naczelnej Redakcji Publicystyki Międzynarodowej. Ciąg dalszy komentarzy dotyczących tego, co dzieje się dziś w Stanach Zjednoczonych. Reklama. Głośniej, głośniej, bo właśnie markowe hity w Lidlu w atrakcyjnych cenach. To jest hit, więc musisz to usłyszeć. Już od czwartku krem do smarowania Nutella tylko 6,99 aż za 350 gramów. To naprawdę wyjątkowa cena. Jedynie 6,99 za opakowanie Nutelli. A ręcznik papierowy Gigant Velvet jedynie 7,99 za opakowanie. Tylko 7,99 za gigantyczny ręcznik papierowy Velvet. Lidl, co tydzień coś nowego. Mam już dość tego chodzenia po sklepach. Siadajmy. Ty nie siadasz? Nie, wiesz... Hemoroidy? Tak. Weź Hemorol. Działa przeciwbólowo, likwiduje pieczenie. Hemorol? I pomaga przy wypróżnianiu. Ja go używam. Sandra, Baśka, jest naprawdę dobry. Serio? Spróbuj. Usiądziesz z wrażenia. Hemorol. Kompleksowo leczy hemoroidy. Hemorol. Czopki Hermopol Wrocław są tradycyjnie stosowane w dolegliwościach towarzyszących szlakom odbytu, w przewlekłych stanach zapalnych błony śluzowej oraz podrażnieniach i pęknięciach śluzówki odbytu. Przeciwwskazania: choroba nowotworowa, uczulenie na benzokainę lub na rośliny z rodziny AstraZeneca. Złożone na wrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Hemorol. Kompleksowo leczy hemoroidy. Tym, którzy właśnie budzą się w Hampton by Hilton, przypominamy, że na śniadanie serwujemy bekon, kiełbasę, jajko, pomidor, fasolkę, toast, płatki, herbatę, kawę i sok owocowy. Wszystko wliczone w cenę. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Młody i dorosły, mały i duży, każdy pies jest wyjątkowy. Tak samo wyjątkowe są jego potrzeby. Wspieraj go właściwą karmą na każdym etapie życia. Sięgnij po DogChow, karmę dostępną w dobrych sklepach zoologicznych. DogChow, dla drogi pełnej pogoni, skoków i gałusz. Minęła 7. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Wciąż nie wiemy, kto wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Nowy prezydent USA będzie ważnym partnerem dla Polski, podkreśla premier Beata Szydło. Największą niespodzianką wyborów są wyborcy ze środkowego zachodu, uważa dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas. Piotr Topoliński. Donald Trump jest już niemal pewnym zwycięzcą wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Dotychczas podliczone głosy dają mu przewagę nad kandydatką demokratów Hillary Clinton. To niespodzianka, bo przedwyborcze sondaże wskazywały na zwycięstwo Clinton.
Donald Trump zwyciężył w większości spośród najważniejszych dla tych wyborów stanów wahających się. Kandydat republikanów wygrał na Florydzie, w Ohio, w Karolinie Północnej i w Georgii. Hillary Clinton zwyciężyła wprawdzie w Nowym Jorku, Kalifornii czy w Virginii, ale nie wystarcza to do prowadzenia nad Trumpem. Ostateczne wyniki wyborów powinny być znane niebawem. Wiele wskazuje na to, że te wybory będą całkowitym zwycięstwem republikanów nad demokratami. Republikanie utrzymają kontrolę nad Izbą Reprezentantów i prawdopodobnie będą też mieli większość w Senacie. W Stanach Zjednoczonych już teraz pojawiają się głosy krytykujące większość ośrodków badania opinii publicznej. Tuż przed wyborami bowiem większość sondaży dawała Hillary Clinton nieznaczną przewagę, a analitycy szacowali prawdopodobieństwo jej wygranej na około 70%. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Nowy Jork. Kandydatka demokratów ma obecnie 215 głosów elektorskich. Reprezentujący republikanów Donald Trump ma 238 głosów. By zdobyć prezydenturę, potrzeba zdobyć 270 z 538 głosów elektorskich. Premier Polski nie zdradza swoich sympatii w wyborach prezydenckich w USA. Amerykanie głosowali, a Beata Szydło deklaruje, że dla władz w Warszawie sojusz z Waszyngtonem będzie ważny niezależnie od tego, kto zwycięży. Tak jak chyba wszyscy w Polsce, w tej chwili z zainteresowaniem i ciekawością czekam na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. Natomiast kto będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, zobaczymy. Dokonają wyboru Amerykanie. Ameryka wybierze swojego nowego prezydenta. Dla Polski Ameryka jest ważnym sojusznikiem. Bez względu na to, kto zostanie prezydentem, na pewno tym sojusznikiem pozostanie. Zdaniem doktora Grzegorza Kostrzewy z Orbasa z Wojskowej Akademii Technicznej, aby wygrać wybory prezydenckie, kandydatka demokratów musiałaby objąć prowadzenie w Stanach Wisconsin, Michigan i Arizona, jak zauważa ekspert, w ostatnim sondażu prowadził Donald Trump. Nie tak, żeby się to nie mogło jeszcze odwrócić, ale wysoko prowadzi. Podobnie w Wisconsin i Michigan, choć tam w jednym stanie bardziej, w drugim mniej. On ma we wszystkich tych trzech stanach, to są ostatnie stany obrotowe, czy wahające się swing states, jakie zostały w grze. Zdaniem Grzegorza Kostrzewy największą niespodzianką wyborów są wyborcy ze środkowego zachodu, z tak zwanego pasa rdzy. Jak mówił ekspert w TVP Info, w tym rejonie żyje liczna grupa wyborców polonijnych, wśród których rosła przewaga Donalda Trumpa. Prawdopodobnie w ciągu godziny sytuacja będzie jasna. Na samym końcu przyjdą wyniki z ostatniego stanu, będącego rzeczywistą niespodzianką i tajemnicą z Arizony. Na doniesienia ze Stanów Zjednoczonych nerwowo reagują rynki. Indeks giełdy w Tokio spadł o ponad 5%. Osłabiły się też notowania dolara do euro i jena. O ponad 11% spadł kurs meksykańskiego peso. Prognoza pogody. Wracamy do Polski. O poranku deszcz i deszcze ze śniegiem w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Na termometrach od minus 4 stopni w Suwałkach do plus 3 w Rzeszowie. W ciągu dnia niemal w całym kraju bez opadów, a na zachodzie i południu spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 1 do 5 stopni. Wiatr słaby, zmienny, jedynie na wybrzeżu słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Weź! No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa. I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. W Media Expert super niskie ceny. Na przykład nowoczesny telewizor Sony 55 cali Android TV taniej o 500 zł. Masz dosyć infekcji? Działaj! Sięgnij po tabletki Neozine. Neozine zarówno wspomaga odporność, jak i działa przeciwwirusowo. Zastosuj Neozine w każdej sytuacji. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg Neozine wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Kiedyś były ryby z dziadkiem. Dziś po te najlepsze też wybieram się nad polskie stawy i jeziora.
To tu hoduje się piękne karpie, amury, szczupaki, liny czy leszcze. I stąd trafiają one do Lidla. Bo w Lidlu kolejna nowość. Szeroki wybór ryb słodkowodnych prosto z polskich jezior i stawów. A już od jutra płat karpie ze skórą złoty 99 za 100 gramów. A tuszki okonia 2,49 za 100 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? To dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Krypowita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Krypowita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Krypowita. Naturalnie dla ciebie. To była reklama. 6 minut po 7. Let's be stronger together, my fellow Americans. We will make America great again. God bless you. He is not qualified to be president of the United States. He's got experience, but it's bad experience. Jest środa, 9 listopada, przed mikrofonem Aleksandra Kozera. Witam ponownie na bieżąco. Informujemy Państwa i komentujemy to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. W studiu profesor Bogdan Szklarski, dyrektor Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Czas jest wyjątkowy i Tomasz Deptuła, wieloletni korespondent polskich mediów USA, postanowił z nami zostać. Bardzo dziękujemy za tę decyzję. I Michał Strzałkowski z Naczelnej Redakcji Publicystyki Międzynarodowej. Tę godzinę zaczniemy od relacji prosto z Brukseli. Jest z nami Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia. No i pytanie, jak Unia Europejska może przyjąć zbliżające się zwycięstwo Donalda Trumpa? No trzeba powiedzieć, że po cichu, w nieoficjalnych rozmowach, nieliczni tylko publicznie mówili, że chcą wygranej Hillary Clinton. A jeśli tak, no to przyjmą ten wynik z rozczarowaniem, może trochę z niedowierzaniem, bo jeszcze wczoraj, jak byłam i w Parlamencie Europejskim, i w Komisji Europejskiej, to słyszałam, że no jednak zwycięstwo kandydatki demokratów powinno być przepieczętowane tej nocy. No, oczywiście teraz już wiemy, że nie wszystko było doszacowane, że nie wszystko. Wszyscy mówili, że będą głosować na Donalda Trumpa, tak jak się to teraz okazało. Natomiast no, unijni urzędnicy zdecydowanie liczyli na zwycięstwo Hillary Clinton, a takie argumenty przeciwko Donaldowi Trumpowi były takie. No, obawa przed izolacjonizmem, populizmem, prorosyjską polityką, zmianami w podejściu NATO. Słyszałam też opinię, że za prezydentury Trumpa Stany Zjednoczone po prostu nie będą skłonne do podejmowania takich decyzji, jak te podjęte chociażby na listopadowym szczycie w Warszawie. Przypomnijmy, obecność wzmocniona wojskowa na wschodniej flance, ale rotacyjna. No, jeśli spytać, jakie będą teraz nastroje w Komisji Europejskiej, jeszcze wczoraj rzecznik szefa Komisji Europejskiej powtórzył to, co ten powiedział w niedawnym wywiadzie, pytany o Donalda Trumpa, powiedział, że życzyłby sobie, że popiera innego kandydata, a właściwie powinien był powiedzieć kandydatkę. Stanowczo o Donaldzie Trumpie wypowiadał się przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Martin Schulz mówił, że to byłby problem dla Europy i świata. I to tyle, jeśli chodzi o unijne instytucje. Natomiast z unijnych polityków, czyli mówię tutaj o politykach z krajów członkowskich, no to chyba najostrzej wypowiadał się prezydent Francji François Hollande, który mówił, że to zagrożenie dla demokracji, zwycięstwo Trumpa. Natomiast publicznie i oficjalnie poparli kandydata republikanów Viktor Orban. Tu mówił o walce z terroryzmem i pomysłach na politykę migracyjną, w tym odgradzanie się od muzułmanów, i prezydent Czech Miroš Zeman. Więc zdecydowana większość, jak mówię, i w nie wprost publicznie, ale też i po cichu kibicowała Hillary Clinton. Zdecydowana mniejszość Donaldowi Trumpowi, więc będzie to brutalne przebudzenie. O czym z Brukseli mówiła Beata Płomecka. Bardzo dziękuję za te relacje. No właśnie, jak mogą zmienić się relacje Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską, jeżeli nowym lokatorem Białego Domu będzie Donald Trump, panie redaktorze. Myślę, że Europa ma kolejny kłopot, może nie na miarę Brexitu, ale porównywalny. To nie chodzi wyłącznie o problemy polityczne, ale również o problemy handlowe. Jednak protekcjonizm Donalda Trumpa
przynajmniej werbalny, pozwala wątpić, czy w ogóle dojdzie do podpisania umowy o wolnym handlu między Europą a Unią Europejską. Czy te stosunki będą w jakikolwiek sposób rozwijane, czy będzie jakieś kolejne otwarcie rynków. No a oczywiście politycznie, jeżeli już o tym mówimy, no to kwestia bezpieczeństwa Europy jest tutaj właściwie podstawowym problemem i co się z tym będzie działo. No ale Barack Obama też jakoś specjalnie Europą się nie interesował, w tym sensie, że Ameryka wyraźnie przeniosła swoje interesy w inne miejsca świata, na rejon Pacyfiku. No, Bliski Wschód to zawsze było to, co Ameryka interesowało. Gwarancje bezpieczeństwa krajów NATO, były wielokrotnie powtarzane deklaracje, że... No to taka podstawa właściwie relacji europejsko-amerykańskiej. Ale podstawa, która w tej chwili jest nawet ona zagrożona. Zagrożona. Tutaj te zdania, te wypowiedziane podczas kampanii wyborczej, zdanie Donalda Trumpa, czy będzie się zastanawiał, czy stanąć w obronie krajów bałtyckich, w bardzo, bardzo poważny sposób pozwala, no to jest ogromny powód do niepokoju, ponieważ nie tylko, że wypowiedziane, ale powtórzone w różny sposób, prawda, czyli to jest jakiś taki mindset, to jest coś w czyli głowie, tego już nie można sposób postrzegania świata. Zamknąć tylko w tym, że po prostu tak mówił, bo to była kampania. Nie, nie. I ta postawa, chcecie, żeby was bronić, to nam płaćcie, też jest dosyć niebezpieczna w tym momencie. Albo sobie sami zbudujcie broń nuklearną, co mówi Japonii i Korei Południowej, prawda? Czyli tutaj w ogóle reżim nierozprzestrzeniania broni nuklearnej nie jest istotny, prawda? Bo dla Donald Trump prezentuje takie dość typowo amerykańskie podejście, które znamy z westernów i z różnych innych filmów, gdzie człowiek z człowiekiem zawsze się dogada. Tak on twierdzi. Mówi, to wyniósł z biznesu, prawda? To jest to, co on przenosi do świata polityki, ze świata biznesu. Co jeszcze w polityce wewnętrznej, gdzie może być bardziej użyteczne, to w polityce międzynarodowej, gdzie liczą się trwałe sojusze, porozumienia, niedomówienia, zaufanie. Donald Trump na razie raz, że nie ma doświadczenia w takich grach. Nie wiemy, kogo będzie mianował do swojej drużyny w polityce międzynarodowej, bo dzisiaj nie mamy pojęcia, kto tam miał. To jest bardzo ważne, to kogo dobierze sobie. No, niezwykle, bo to ci ludzie prowadzą politykę. Prezydent jakby wyznacza kierunek i jest używany w najważniejszych momentach, kiedy to jest potrzebne. Oczywiście, że on może być użyteczny i bardziej ingerować i zajmować się tym. Znaczy Donald Trump, jest jeszcze trzecia rzecz, o której pan redaktor teraz nie powiedział, a mówił wcześniej. No, Donald Trump jest z deklaracji izolacjonistą, czyli nie tylko bezpieczeństwo, ale w ogóle jego myślenie o świecie jest takie, make America great again i America first, a potem dopiero świat, prawda? I to oznacza, że jeżeli by to miało zostać wprowadzone w życie, co prawdopodobieństwo tego jest pewno niewielkie, że Ameryka się wycofa ze świata, po prostu nie można w zglobalizowanym świecie, po prostu nie można tego zrobić. No ale ja mam takie, on się nauczy, że trzeba inaczej w polityce międzynarodowej, tylko boję się tego czasu między 20 stycznia, kiedy jest inauguracja, a kiedy się powiedzmy 8-9 miesięcy, kiedy się nauczy trochę, prawda? Czy on będzie słuchał, bo on nie słucha doradców. Zatem czekamy nie tylko na przemówienie Trumpa, wszystko na to wskazuje 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale także na nominację sekretarza stanu i sekretarza obrony. A o tym, jakie są komentarze, jakie płyną ze świata, mimo że wyników wciąż nie znamy, nie jawi się nam na horyzoncie Donald Trump jako zwycięzca, ale tego progu 270 głosów elektorskich jeszcze żaden z kandydatów nie przekroczył. Donald Trump jest najbliżej. Komentarzy więcej i wizyt w europejskich stolicach już za moment. Teraz czas na wiadomości. Informacje dnia w skrócie.
Piotr Tobuliński. Donald Trump, bliski zwycięstwa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Dotychczas podliczone głosy dają mu przewagę nad kandydatką demokratów Hillary Clinton. To niespodzianka, bo przedwyborcze sondaże wskazywały na zwycięstwo Clinton. Donald Trump zwyciężył w większości spośród najważniejszych dla tych wyborów stanów wahających się. Kandydat republikanów wygrał na Florydzie, w Ohio, w Karolinie Północnej i w Georgii. Hillary Clinton zwyciężyła wprawdzie w Nowym Jorku, Kalifornii czy w Virginii, ale nie wystarcza to do prowadzenia nad Trumpem. Ostateczne wyniki wyborów powinny być znane niebawem. Wiele wskazuje na to, że te wybory będą całkowitym zwycięstwem republikanów nad demokratami. Republikanie utrzymają kontrolę nad Izbą Reprezentantów i prawdopodobnie będą też mieli większość w Senacie. Let's be stronger together, my fellow Americans. We will make America great again. God bless you. He is not qualified to be president of the United States. He's got experience, but it's bad experience. Minut po godzinie 7 kontynuujemy naszą podróż w poranku. Czas na naszych zachodnich sąsiadów. Wojciech Szymański, korespondent Polskiego Radia w Berlinie, jest z nami. Witam serdecznie. Powiedz, jak Niemcy reagują na rozkład głosów elektorskich, jaki teraz możemy zobaczyć? W mediach pojawiają się już pierwsze wypowiedzi wpływowych niemieckich polityków. Przed chwilą w telewizji ARD wypowiedziała się minister obrony Ursula von der Leyen, która przyznała, że obudziła się, zobaczyła te wyniki, które są w tej chwili. Powiedziała, że jest w szoku. Von der Leyen mówiła, że zdaje sobie sprawę Trump z tego, że to nie były w dużej mierze wybory tylko za nim jako człowiekiem, ale w dużej mierze przeciwko Waszyngtonowi, chociaż te wybory i ta kampania była jaka była, no to była to wybory demokratyczne i trzeba je będzie uszanować, trzeba się będzie z tym pogodzić. Von der Leyen zwracała uwagę na to, że Donald Trump prowadził kampanię oddzielony od swojego aparatu partyjnego. To było dość niezwykłe. Pytanie, co to oznacza dla zmiany administracji w Stanach Zjednoczonych, no bo nadchodzi pewna kadrowa pustka. Zazwyczaj, jak mówiła niemiecka minister obrony, kandydat ma ze sobą pewną pulę ekspertów, znanych w odpowiednich kręgach, osób, po których wiadomo, czego się można spodziewać. W tym przypadku nie wiadomo, co dalej. Jako do minister obrony oczywiście pojawiły się pytania, co dalej z współpracą obronną, co dalej z NATO po tych wypowiedziach Trumpa, jakie pojawiały się w kampanii wyborczej. Von der Leyen tutaj dość dyplomatycznie powiedziała, to tak, Trump pyta, co dajecie wy na to, ale my jako członkowie tego sojuszu też możemy pytać i będziemy pytać, jaki jest pański, być może panie prezydencie, stosunek do tego NATO i co dalej z tym NATO. Europa też może pytać. Niemiecka minister obrony mówiła, że Europa musi nastawiać się na to, że sama będzie musiała zajmować się w większym stopniu swoimi problemami. Dlatego też zdaniem niemieckiej minister obrony trzeba mocniej inwestować w politykę obronną. Von der Leyen mówiła też o tym, o czym wspominano przed chwilą w studiu, w czasie dyskusji, o tym izolacji Ameryki, o której życzy sobie Donald Trump. Zdaniem niemieckiej minister obrony, jeżeli Trump chce stworzyć Amerykę wspaniałą, chce, żeby Ameryka była great again, nie może sobie pozwolić na izolację. Musi sprawić, żeby Stany Zjednoczone były jednak krajem otwartym i biorącym odpowiedzialność za innych. Wcześniej wypowiedział się także przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu, Norbert Röttgen, który mówił, że Europa w odpowiedzi na te wybory musi stać się silniejsza. Nie może teraz tylko skarżyć się na wynik tych wyborów i użalać się nad sobą, tylko musi przejąć większą odpowiedzialność za siebie. Ogólnie mówi się właśnie o tym, że te stosunki transatlantyckie będą wyglądały inaczej, że Europa będzie musiała zająć się sobą w większej mierze, no a dominujący ton tych też prasowych komentarzy, no to jest szok, sensacja, trzęsienie ziemi polityczne. Tak mówili choćby komentatorzy w publicznej telewizji ZDF.
I zapewne ten szok i niedowierzanie nie tylko w niemieckich mediach. Wojciech Szymański, korespondent Polskiego Radia w Berlinie. Bardzo dziękuję. Bardzo też ciekawą rzecz powiedział Wojciech Szymański, wspominając o komentarzach. My już wcześniej troszeczkę o ten temat zahaczyliśmy, czyli o pustkę kadrową, jaka czeka ewentualnie po wprowadzeniu się Donalda Trumpa do Białego Domu. Jak panowie widzą ten problem zaplecza Donalda Trumpa? Co pokazał w kampanii, z czym może do Białego Domu wejść? Panie Donald profesorze. Trump prowadził kampanię wokół hasła ja. Bardzo osobistą, spersonalizowaną. Ja zrobię, ja sprawię. Wymieniał zespół doradców prawie właściwie trzykrotnie. Czasami pod naciskiem, czasami z własnej woli. My tak naprawdę nie wiemy, kogo on słucha. Ja tu sobie w międzyczasie chciałbym wyszukać. Myślę sobie, może jeszcze mamy jakąś bieżącą listę aktualnych doradców w polityce zagranicznej Trumpa i jest pustka. To znaczy nie wiemy, kto to będzie. Na pewno się znajdzie. No bo wiemy, blisko przy nim cały czas byli Rudy Giuliani, bo ja byłem już z Nowego Jorku i Chris Christie, były gubernator New Jersey. To nie są politycy, którzy mają coś do powiedzenia w polityce zagranicznej. Ale pamiętajmy, Barack Obama miał zerowe doświadczenie w polityce zagranicznej. Bill Clinton zerowe, Jimmy Carter zerowe, George Bush zerowe. No tak, ale Obama wydaje mi się aż tak bardzo nie konfliktował się też ze swoją partią, tak jak w jakimś sensie Trump, prawda? Znaczy miał wielu przeciwników we własnej partii. Myślę, że on znajdzie sobie. Zwycięzcą zawsze łatwiej się szuka sojuszników. Tylko on musi mieć jasną koncepcję tego, gdzie chce te Stany Zjednoczone zaprowadzić, prawda? I wtedy dobrać do tego doradców. Wtedy ta drużyna będzie miała sens. A czy będzie musiał zrezygnować z tego ja, o którym pan profesor mówi? Chociaż trochę? Nie sądzę. Nie sądzę, żeby on był w stanie zrezygnować z tego ja. Lech Wałęsa nigdy nie zrezygnował z tego ja i jakoś z tym żyliśmy i bardzo dobrze, prawda? Także myślę, że i Donald Trump z tego nie zrezygnuje, bo to nie będzie naturalne dla niego. Po prostu będzie musiał znaleźć ludzi, którzy będą akceptować to taki punkt widzenia. Panie redaktorze, pan widzi kogoś przy Trumpie, kto może się pojawić? Nazwisk nie, ale mnie trochę ta sytuacja przypomina rok 1992. Nie wiem, czy pan profesor się zgodzi. Mało znany gubernator Arkansas Bill Clinton wygrywa wybory po 12 latach rządzenia republikanów, dwie kadencje Ronalda Reagana, jedna George'a Busha starszego. I wnosi ze sobą zupełnie nowy zespół ludzi, zupełnie nieznanych, noworyszy, jak o nich mówiono, który zupełnie dobrze sobie poradził z polityką zagraniczną. Więc tutaj wszystko zależy od zdolności Donalda Trumpa do znajdowania sobie współpracowników. Nie będzie to dla niego proste właśnie ze względu na to jego ja. To znaczy osoby, które będą z nim współpracować, będą musiały zaakceptować osobowość prezydenta i to, że on będzie zawsze na pierwszym miejscu, ale być może uda mu się taki zespół stworzyć i na pewno będzie on dużo bardziej stonowany w swoim prowadzeniu polityki od tego, co Donald Trump mówił w kampanii wyborczej, ponieważ takiej polityki zagranicznej, jaką proponował Trump, się nie da prowadzić, dlatego że to był zbiór chaotycznych haseł tak naprawdę. Czy jest szansa, że Donald Trump skoncentruje się na polityce wewnętrznej i zagraniczną zostawi Henry Kissinger jeszcze żyje, że zostawi politykę osobowości typu Zbigniew Brzeziński, ja nie mówię, że jemu akurat, ale taką osobę znajdzie w środowisku akademickim i takim zaprzyjaźnionym z polityką i po prostu oddają im do zarządzania czy do wyznaczenia kierunku, co nie byłoby takim niezwykłym, bo wyborcy nie oczekują od niego aktywnej polityki zagranicznej i na to możemy poczekać. A partia republikańska po tych wyborach? Mówiliśmy trochę o partii demokratycznej, to jest mniej istotne, bo to republikanie biorą teraz wszystko przy takich konfliktach, jakie buzowały w partii republikańskiej, przy sytuacji, w której Paul Ryan na przykład, który jest szefem republikanów w kongresie,
pewnym momencie niemalże nawet wycofywał się z, no, z kampanii, niemalże się wycofał. Tak. Wielu mówiło polityków takich no, wysoko postawionych republikańskich, że nie chce Trumpa, nie zagłosuje na niego, nie weźmie udziału w kampanii, więc co teraz dla partii republikańskiej? Będą musieli zjeść tę żabę. Bo oni nie sądzili, że Trump wygra wybory. Oni raczej już myśleli o roku 2020, o kolejnych wyborach. I partia ma problem, mając prezydenta pod szyldem republikańskim i elitę z nim skłóconą już na wejściu, co nakładają się naturalna rywalizacja kongresu z Białym Domem, obojętnie kto by rządził, czy jest ta sama, czy są inne, czy są różne partie. Tylko intensywność jest tutaj większa lub mniejsza i do tego jeszcze personalne teraz anse, bo ktoś kogoś nie poparł, bo Trump nazwał ich zdrajcami albo nazwał ich nic nie wartymi politykierami i tak dalej. I no, dwa miesiące na ułożenie administracji i ułożenie stosunków z kongresem. Niełatwe, ale niełatwe dla obu stron, bo republikanie w kongresie muszą zaakceptować przecież Donalda Trumpa i znaleźć jakiś modus operandi tutaj relacji, żeby oni też mogli przepchnąć swoje ustawy, żeby on nie był blokującym. Czy to będzie wymagało wymiany jakiejś pokoleniowej też w partii republikańskiej? No na pewno. To myślę, ta elita musi odejść, która nie zaakceptowała Trumpa? Partię republikańską i partię demokratyczną czeka jakiś przewrót właśnie generacyjny, dlatego że tu trzeba wziąć pod uwagę właśnie to niezadowolenie wyborców, które widzimy w wynikach głosowania. Po stronie demokratycznej widzieliśmy to w poparciu dla Berniego Sandersa i jednym z powodów tego, że Hillary Clinton przegrała, jest to, że nie przejęła ona chyba wszystkich głosów, które popierały Sandersa, to trzeba będzie poczekać na wyniki exit polls. To samo jest po stronie republikańskiej, że tutaj będzie trzeba jakiegoś dużego przewrotu i nowego określenia partii republikańskiej, która jest podzielona na dwa nurty, na ten establishmentowy nurt klasyczny i ten nurt taki populistyczny związany jeszcze z ruchem partii herbacianej, który jest zupełnie inny od tego tak zwanego mainstreamu. Chciałam jeszcze dopytać o wątek, który przewija się w relacjach zagranicznych, czyli wątek NATO i tego, jak będą te relacje w NATO wyglądały. Czy czeka nas jakaś redefinicja tych stosunków, jeżeli Donald Trump będzie prezydentem? Donald Trump wycofał się z tych, jeśli nie sam, to ludzie wokół niego. Łagodzili ten przekaz. On nie chciał i on absolutnie wspiera NATO i punkt piąty traktatu będzie honorował i żeby się nie bać, mleko się rozlało, bo najpierw powiedział coś odmiennego i to jest to niezrozumienie polityki, że nieposiadanie wrażliwości polityka przez Donalda Trumpa, najpierw mówi, potem myśli, a w polityce zagranicznej niestety straty się ponosi po słowach, słowo często jest równe czynowi. Donalda Trumpa czeka teraz dwa miesiące intensywnych briefingów, to znaczy tłumaczenia, co się dzieje w świecie, bo on nie miał dostępu do informacji, do tajnych, do raportów CIA nie miał dostępu. On teraz je otrzyma jako zwycięski, jeśli zwycięży, a zdaje się, że tak będzie wprowadzony w Arkana, czyli otrzyma wiedzę tego, jak wygląda świat i kto za jakie sznureczki pociąga i zobaczymy, jak on na to zareaguje. Czy powie, ja to inaczej widzę i co wy mi tutaj mówicie? Ja czuję, że jest inaczej, bo ja tam hotel zbudowałem i wiem, że ci ludzie są nam przyjaźni i w ogóle co wy mi tutaj mówicie, że tam jakieś grupy terrorystyczne się zbierają, prawda? No nie wiem, no tylko się uśmiechnąć mogę, bo naprawdę jestem w kropce. A pan redaktor też się uśmiecha. Pan redaktor też się uśmiecha. Dokładnie, to jest kwestia tego, co będzie Donald Trump robił w momencie, w którym otrzyma pełną informację, którym wracamy do tego, co mówiliśmy na początku tej godziny. No, kogo będzie miał za współpracownika i kto przejmie kierownictwo nad polityką zagraniczną oraz nad Pentagonem, to będą kluczowe nominacje.
Tomasz Deptuła, wieloletni korespondent polskich mediów w USA, profesor Bogdan Szklarski, dyrektor Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i Michał Strzałkowski z Naczelnej Redakcji Publicystyki Międzynarodowej Polskiego Radia. To nie koniec naszych zagranicznych podróży. Już niebawem odwiedzimy Moskwę, ale teraz zbliża się 7.30. Już teraz informacje dnia. Informacje dnia w skrócie. 7.30, Piotr Topoliński. Utah dla Donalda Trumpa. Według prognoz amerykańskich mediów kandydat republikanów zwyciężył w głosowaniu w wyborach prezydenckich w tym stanie. Tym samym Donald Trump ma już 244 głosy elektorskie. Do zwycięstwa w wyborach brakuje mu jeszcze 26 głosów. Kandydatka demokratów Hillary Clinton ma 215 głosów. Kluczowe dla ostatecznego rezultatu będą wyniki prognoz ze stanów Michigan, Pensylwania i Wisconsin. Szanse dla Donalda Trumpa są otwarte, mówił na naszej antenie Michał Kolanko z portalu 300polityka.pl. To jest scenariusz, którego demokraci się bardzo obawiali i któremu nikt nie do końca nie wierzył, a jednak się spełnia na naszych oczach. Gdzieś tam w tle był taki pogląd, że jest jakiś ukryty wyborca Donalda Trumpa. Michigan, Wisconsin i Pensylwania to stany, które dają w sumie 46 głosów elektorskich. Głosowanie w wyborach już się tam skończyło i Trump nieznacznie w nich prowadzi, ale wciąż nie podliczono wszystkich głosów. Jeśli Clinton przegra w tych stanach, to zdaniem komentatorów może zapomnieć o zwycięstwie. Ponad 60% Amerykanów podjęło decyzję, kogo poprze w wyborach prezydenckich co najmniej 2 miesiące temu. 12% zdecydowało się, na kogo głosować w ostatnim tygodniu. Zwolennicy Hillary Clinton i Donalda Trumpa w większości nie byli zachwyceni kandydatami. Takie są wstępne wyniki Exit Polls, czyli sondaży przeprowadzanych przed lokalami wyborczymi. Tylko 4 na 10 Amerykanów, którzy wzięli udział w głosowaniu, oświadczyło, że optymizmem napawa ich perspektywa prezydentury Donalda Trumpa lub Hillary Clinton. W sondażu miliardera pozytywnie oceniło 37% ankietowanych, a Hillary Clinton 44%. Prezydent Barack Obama, którego politykę chce kontynuować kandydatka demokratów, zebrał 54% pozytywnych ocen. Wbrew powtarzanej przez kandydata republikanów tezie o manipulacjach wyborczych, 8 na 10 głosujących wyraziło umiarkowane bądź głębokie przekonanie, że wyniki wyborów będą odzwierciedlać preferencje Amerykanów. Zdecydowana większość ankietowanych wskazała na kwestie gospodarcze jako na najważniejszą sprawę dla kraju. Spośród nich połowa oceniła, że Hillary Clinton, a połowa, że Donald Trump jest osobą najlepiej przygotowaną do rozwiązania problemów gospodarczych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Liczenie głosów trwa, a już przed chwilą gratulacje wysłała Donaldowi Trumpowi przewodnicząca francuskiego Frontu Narodowego Marine Le Pen. W obliczu możliwej wygranej wyborów przez kandydata republikanów na wartości tracą dolar amerykański i meksykańskie peso o ponad 5%. Spadły notowania na amerykańskiej i tokijskiej giełdzie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 33 minuty po godzinie 7 i zgodnie z zapowiedzią w Polskim Radiu 24 czas na relacje z Moskwy. Maciej Jastrzębski jest z nami. Witaj. Powiedz, jak Rosja przyjmuje prawdopodobne zwycięstwo Donalda Trumpa. No, Trump wyrwał się do przodu, tak napisał na swoich stronach internetowych dziennik Rosyjska Gazeta. Dziennik na bieżąco informuje o wynikach głosowania w poszczególnych stanach, na przykład obok relacji z amerykańskiego wyścigu wyborczego. Moskiewski Komsomolec, co drugi taki najbardziej poczytny dziennik w Moskwie, zamieszcza tekst związany z wizjami rosyjskiego jasnowidza żyjącego w XVI wieku, niejakiego Wasilija Niemieczkina, który już kilkaset lat wcześniej miał według dziennikarzy Moskiewskiego Komsomolca przewidzieć, że po obecnych wyborach w Stanach Zjednoczonych dojdzie do katastrofy gospodarczej. Z kolei Komersant cytuje opinie ekspertów, którzy sugerują, że niezależnie od tego, kto zwycięży w wyścigu do Białego Domu, to Stany Zjednoczone i świat i tak czeka kilka niespokojnych lat. Agencja RIA Nowości na bieżąco zamieszcza komentarze dotyczące wyborów amerykańskich i tak Władimir Wasiliew z Instytutu Stanów Zjednoczonych i Kanady radzi, żeby z odtrąbieniem zwycięstwa Donalda Trumpa wstrzymać się do ogłoszenia ostatecznych wyników, bowiem w jego ocenie demokraci, którzy obecnie przegrywają, mogą w kilku stanach zażądać ponownego liczenia głosów. Historyk i politolog Aleksandr Pietrow jest zdania, że reset w stosunkach rosyjsko-amerykańskich nie zależy od zwycięstwa któregokolwiek z kandydatów, ale od ogólnej sytuacji w Stanach Zjednoczonych. Natomiast deputowany Dumy Państwowej Witalij Miłonow podkreśla, że jeszcze nigdy w historii Rosji Moskwa nie śledziła z taką uwagą przebiegu amerykańskich wyborów. Dodaje przy tym, że więcej pragmatyzmu w stosunkach Stanów Zjednoczonych z Rosją należy oczekiwać od Donalda Trumpa.
Trumpa, który co prawda nie jest zawodowym politykiem, ale za to odnoszącym sukcesy biznesmenem. To tyle, jeśli mielibyśmy scharakteryzować doniesienia rosyjskich mediów. No, najważniejsze jest to, że od wczoraj do dzisiejszego poranka wszystkie portale, także strony internetowe największych dzienników, no i oczywiście rosyjska telewizja na bieżąco informują o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Każda z tych redakcji ma tam swoich przedstawicieli, swoich korespondentów, a więc Rosjanie od Kamczatki po Kaliningrad są dobrze poinformowani, jeśli chodzi o te wybory. Niektórzy dziennikarze na swoich prywatnych portalach dzielą się taką refleksją, że zdaje się, że Rosjanie stęsknili się za normalnymi wyborami, bo lepiej i obszerniej relacjonują wybory w Stanach Zjednoczonych niż jeszcze dwa miesiące temu własne wybory parlamentarne. O czym z Moskwy mówił Maciej Jastrzębski. Bardzo dziękuję za te relacje. Przypomnę, w naszym studiu profesor Bogdan Szklarski, Tomasz Deptuła i Michał Strzałkowski. Powiedzmy zatem o relacjach Rosji ze Stanami Zjednoczonymi. Jak one mogą wyglądać po zwycięstwie Donalda Trumpa, panie redaktorze? No na pewno nie będą... takie, jakie były do tej pory. To jest właśnie jedyna pewna rzecz, jaką można powiedzieć o przyszłych relacjach amerykańsko-rosyjskich. Donald Trump wielokrotnie z podziwem wypowiadał się o Władimirze Putinie, co budziło dreszcze wśród Europejczyków. No ale znowu wracamy do tej podstawowej sprawy. No, kto będzie kierował polityką zagraniczną i na ile Donald Trump będzie się chciał osobiście angażować w politykę zagraniczną, to jest właściwie takie najpoważniejsze pytanie, które trzeba sobie zadać. No i trzeba poczekać, czekać chwilę. Ja myślę, że Donald Trump może chcieć być widoczny w polityce zagranicznej, bo on wierzy w ten biznesowy sposób negocjacji. No właśnie, mówił w kampanii wyborczej, ja bym się z Putinem spotkał no i dogadał. No właśnie. Prezydent Johnson to samo mówił, że jakby mu dać pół godziny z Ho Chi Minhem, to by wojnę wietnamską raz, dwa skończył, prawda? To jest bardzo amerykańskie takie. Na dzikim zachodzie też wyjdzie szeryf i spotka się z przywódcą bandy i załatwią tę sprawę. Albo będą strzelać, tak. Znaczy to, co może grozić, tutaj tak, popatrzmy na temperament Trumpa, prawda? Trump może oczekiwać, że on się dogada z Putinem, z Ławrowem, prawda, że siądzie i dogada się, tylko co będzie, jak się nie dogada? To znaczy, bo ja mam wrażenie, że Trump rozumie słowo kompromis tak, jak rozumiemy słowo w Polsce kompromis, czyli ma być tak, jak ja chcę i to jest kompromis. I jeśli tego nie będzie, Rosja nie będzie chciała. Załóżmy, że on ma jakiś pomysł, co by chciał, bo to jest pierwszy warunek, żeby z kimś siąść i rozmawiać. To trzeba wiedzieć, co by się chciało osiągnąć, prawda? Więc załóżmy, że będzie pomysł, żeby jakoś rozwiązać syryjski problem, czy ISIS, prawda? Załóżmy, że wspólnie. I Putin mówi nie. Trump się denerwuje, bo on ma taką krótki bezpiecznik, zaraz, jak to, prawda? No to ja tu siedzę z tobą i traktuję cię poważnie, a ty mówisz nie, no to jak to będzie? I obrazi się i już nie będzie tej przyjaźni z Putinem, już nie będzie w nim widział potencjalnego partnera, co Rosjanom też odpowiada, bo oni też lubią załatwiać rzeczy na wyższym szczeblu i porozumieć się twarzą w twarz. My tu mówimy, że liczą pewno, że będą go rozgrywać, tak jak Chruszczow Kennedy'ego za pierwszym razem na szczycie w Genewie wrócił stamtąd rozradowany i mówił, a Kennedy to taki młody człowiek, o młoko niedoświadczony, to mamy, będzie fajnie, prawda? Wysłał rakiety na Kubę i okazało się, że ten Kennedy chciał je zabrać. Nie jest aż takim młokosem i takim niedoświadczonym, ale Kennedy stworzył grupę, która bardzo była mu pomocna w rozwiązywaniu problemów polityki międzynarodowej. Znowu nie wiemy, co też u Trumpa się będzie działo, więc unijni politycy na razie się denerwują i lamentują. Tym bardziej poza Marine Le Pen, która jak wiemy tak wysłała. Jeśli nie panikują wręcz, bo to. Ale no bo mają jeszcze jeden problem, to znaczy wielu z nich pozwoliło sobie wypowiedzieć się lekceważąco o kandydacie Trumpie w trakcie tych wyborów i teraz muszą
spojrzeć mu w oczy i mówić do niego: a Trump może to pamiętać. A Trump może to pamiętać. To będzie pamiętać. Tak, właśnie, i to znowu tego ego, to ja, prawda? To ja, prawda? Musimy, bo jednak wspólnota interesów i trwałość tych relacji to nie jest coś, co można zerwać, i Trump nie wycofa 100 tysięcy wojsk amerykańskich z Europy i nie powie brońcie się sami. Nie zrobi tego, nie bójmy się aż tak strasznie tego. Natomiast no, niepokój jest ogromny, co się będzie działo. I tak samo w Moskwie jest nadzieja może, ale też i niepokój, czy bo jest nieprzewidywalny. Dwóch nieprzewidywalnych. Nic gorszego w polityce zagranicznej nie może być, jak nieprzewidywalna Moskwa i nieprzewidywalny Waszyngton. To nie może być dobrze. No ale dla Moskwy chyba to, że coś się w Stanach Zjednoczonych zaczyna dziać nieprzewidywalnego, czyli poszerza się to pole do rozgrywania, to jednak jest dobra wiadomość, tak mi się wydaje. Dla Moskwy jest bez wątpienia. Tym bardziej, że jeżeli Trump chce się dogadać i zakłada jakiś kompromis, to trzeba też będzie z czegoś ustąpić. Z punktu widzenia europejskiego Syria może jest w tym przypadku drugorzędna, ale co będzie, jeżeli trzeba będzie ustąpić z czegoś w Europie? No i tutaj się zaczynają schody. Uznać choćby, że Ukraina jest rosyjską strefą wpływu. Na przykład. To się wydaje bardzo prawdopodobne. To jest bardzo prawdopodobne. Że Amerykanie Ukrainę odpuszczą. A potem może przyjść kolejna Gruzja, może przyjść kolejne kraje bałtyckie i w tym momencie... Może nie przyjść, bo one są w NATO. One są w NATO, ale... Ale zielone ludziki się... przetestować. Dokładnie, wysłać tam zielone ludziki i zobaczymy, co się będzie tam działo. No właśnie, możemy się spodziewać tego, że Amerykanie będą bardziej testować Amerykanów, ale właśnie na tej arenie europejskiej. Możemy się spodziewać, tak? No, możemy się spodziewać, bo to jest kwestia rozpoznania. Rozpoznania bojem. W cudzysłowie oczywiście, że nie że będzie wojna, ale... Ale że to my się staniemy tym miejscem rozpoznania, nie Bliski Wschód, nie Azja. Do tej pory, jak dochodził do władzy prezydent Stanów Zjednoczonych, to myśmy o nim bardzo dużo wiedzieli. Bo on przynosił ze sobą bagaż doświadczeń. No, w przypadku Hillary Clinton wiedzielibyśmy wiele, bo była sekretarzem stanu. Z którą współpracował regularnie i wiadomo było mniej więcej, czego oczekiwać. Tym razem tego nie wiemy. I ta niewiedza jest elementem ryzyka. To jest większe ryzyko, które trzeba będzie wkalkulować w zachowania, więc można sobie spróbować przetestować tego nowego prezydenta. Ja co prawda nie sądzę, żeby się to działo na gruncie europejskim. Tutaj Syria jest takim dobrym polem. Raczej Bliski Wschód. Zostanie testują, prawda? Teraz to ktoś przerywa z ostrzał, tu ktoś wystrzeliwuje coś i to jest... jest to pole testowania. Tam test może być bardziej zdecydowany, bardziej wyrazisty, jak rozumiem. Tak. Przy pomocy większej ilości środków i bardziej różnorodny niż to. Wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy zobaczyli nad Bałtykiem większą liczbę samolotów, większą liczbę okrętów wojennych rosyjskich i więcej incydentów z naruszeniem przestrzeni krajów. Bliskie przeloty. Tak. Bo to właśnie będzie element tego testowania. Na ile NATO, na ile Stany Zjednoczone będą reagować, do jakiego stopnia będą reagować na tego rodzaju incydenty. I NATO tutaj, ponieważ to nie jest przecież tylko kwestia amerykańskiej polityki, to jest polityka NATO, prawda? I w pewnym sensie NATO może potraktować ten wybór jako pewną okazję, żeby swoje struktury zaktywizować, to znaczy, żeby odciążyć Stany Zjednoczone, co może się nam wydawać źle, bo to na Ameryce polega nasze bezpieczeństwo. Ale to zmobilizuje Europę. Być może trzeba się zmobilizować, tak. I jakby przygotować się na to, że Stany Zjednoczone w NATO będą bardziej kolektywnie. Dziś panowie mówią zgodnie, że niewiele wciąż wiemy o Donaldzie Trumpie. Częściej mówimy o tym, jakie zagrożenie jego zachowanie czy jego postawa może za sobą nieść, ale może w trakcie tej kampanii albo jeszcze jako biznesmen Donald Trump dał się poznać z jakiejś dobrej strony, ma mocne karty, jakieś cechy charakteru, które ułatwią mu aklimatyzację w Białym Domu, panie redaktorze. No to jest dobre pytanie. No na pewno to biznesowe podejście Donalda Trumpa wniesie coś nowego do zarządzania
Białym Domem, a na ile będzie w stanie wytrzymać próbę z koniecznością prowadzenia bieżącej polityki, to jest też problem, ponieważ polityka nie jest prowadzeniem biznesu. Problemem jest też pewna impulsywność Trumpa, który po prostu... Czyli wciąż problemy. Ja pytam tu o pozytywne cechy. Raczej patrząc się na Trumpa jako kandydata, szukaliśmy nie pozytywnych cech, tylko ponieważ oboje kandydatów miało mnóstwo negatywnych cech, więc tutaj było trochę wybór na zasadzie mniejszego zła, więc dlatego się na tym przede wszystkim skupiam. A cholera. No to dokładnie tak. Cytując znanego polityka. I cały czas głosy elektorów są ważone, 247, jak dobrze widzimy. Z tym, że w głosowaniu popular vote, czyli w tym głosowaniu ogólnym, 215 Hillary Clinton. Donald Trump ma ponad 1 200 000 chyba. I Pensylwanię właśnie doliczono jako kolejny stan dla Donalda Trumpa dokładnie w tym momencie. Pensylwania, czyli już 264 głosy elektorskie według tych. I 6 zostało i... 16, nie 6, dokładnie tak, już tylko 6 głosów brakuje Donaldowi Trumpowi. Czyli niewiele, jesteśmy cały czas na bieżąco. Donald Trump. Za chwilę wrócimy, panie profesorze, do naszej dyskusji. Jeszcze chwilę będziemy mieć, ale teraz czas na informacje. Informacje dnia w skrócie. Piotr Topoliński, przewodniczący Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, Paul Ryan, rozmawiał przez telefon z Donaldem Trumpem i złożył mu gratulacje, poinformował na Twitterze reporter NBC. Nominowany przez partię republikańską Trump pozostaje faworytem w wyborach prezydenckich. Według CNN...